Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiaj będzie niezwykle kontrowersyjnie. A może nie kontrowersyjnie, ale o kontrowersyjnej książce. O książce, która budzi krzyki zarówno po lewej, jak i prawej stronie barykady. Po lewej słychać spazmy rozkoszy, można by powiedzieć. Tak, tak, to jest właśnie to, co nas czeka. To jest coś, z czym trzeba walczyć. A po prawej stronie słychać krzyki nienawiści. To jest lewacka agitka, to jest bzdura, to jest bez sensu, to się do niczego nie nadaje. A ja spróbuję Wam pokazać spojrzenie z zupełnie innej strony, spojrzenie ze strony literaturoznawcy i spróbuję powiedzieć Wam, czym ta książka moim zdaniem jest naprawdę. Czyli innymi słowy, całkiem niedawno zekranizowana opowieść podręcznej Margaret Atwood. Na początek muszę Was ostrzec, że to nie będzie recenzja. To nie będzie recenzja, to będzie raczej analiza powieści, więc będą spoilery. Postaram się nie zdradzić Wam zakończenia, ale no niestety pewne rzeczy fabularne, które się dzieją w trakcie rozwoju akcji, pewne fakty związane z bohaterami, ze światem przedstawionym zdradzić będę musiał. Więc jeśli ktoś absolutnie niczego nie chce się dowiedzieć na temat fabuły tej książki, no to niestety będę go musiał przeprosić, ale inaczej się nie da tego analizować, a ta książka na analizę akurat zasługuje. Pod tym względem jest dość ciekawa. Jeżeli ktoś nie czytał książki, to myślę, że mimo wszystko ten temat powinien go zainteresować. Tu nie powinno być z tym jakichś problemów, jeśli no, takie fikcje, takie historie alternatywne, takie fiction lubi. Natomiast najbardziej liczę na tych, którzy książkę czytali, bo myślę, że oni będą mieli do powiedzenia najwięcej w komentarzach i ich też zapraszam. W końcu jest to jedna z najbardziej znanych ostatnio dzięki ekranizacji, dzięki serialowi dystopii. I właśnie od tego zaczniemy. Od tego, czyli od gatunku literackiego. No oczywiście każdy tutaj powie antyutopia, dystopia. Takie dwa określenia funkcjonują, a ja bym zaproponował coś zupełnie innego. Jest taki podgatunek fantastyki, termin może mało znany, ale dla mnie piękny. To jest po prostu na nazwę, jeśli chodzi o nazwę gatunków literackich, jedno z najpiękniejszych określeń, jakie ja w ogóle słyszałem. To jest coś, co nazywa się późna narracja archeologiczna. Niesamowite. Mówię zupełnie serio, jestem urzeczony tą nazwą. Co to takiego? To jest gatunek, który narodził się bodajże chyba na początku XX wieku, o ile dobrze pamiętam, dość popularny był przed wojną. I to były takie fabuły raczej lekkie o tym, jak to w przyszłości, na przykład kosmici sobie przylatują na Ziemię, prowadzą badania archeologiczne nad rasą, która wyginęła, naszą rasą, no i dochodzą do tego, dlaczego ona mogła wyginąć, więc takie pacyfistyczne czasami były przesłania antywojenne, ale też twórcy szli trochę dalej i na przykład nie było już takich fabuł, że to jacyś ludzie z przyszłości albo kosmici prowadzą te badania archeologiczne, ale dostawaliśmy tekst z epoki, czyli tekst z naszej niedalekiej przyszłości, który czytał ktoś z dalekiej przyszłości. I cały tekst dostaliśmy surowy i do tego komentarz jakiegoś takiego naukowca tam, nie wiem, z XXI wieku przykładowo. Niech będzie. Przykładem takiej powieści był na przykład pamiętnik znaleziony w wannie Stanisława Lema. Tak to funkcjonowało mniej więcej. I właśnie do takiej późnej narracji archeologicznej zalicza się książka Margaret Atwood, opowieść podręcznej. Tutaj jeszcze na momencik jakby kogoś ten gatunek zainteresował, odsyłam do takiego artykułu doktora Adama Mazurkiewicza na temat właśnie owego subgatunku. Umieszczam link
w komentarzu do filmu. Polecam naprawdę, swoją drogą uważam, że to jest jeden z najwybitniejszych badaczy popkultury, jacy w naszym kraju dzisiaj żyją i działają. A my już wracamy do naszej podręcznej. Zwróciłem uwagę na gatunek, trochę przesunąłem ciężar z tej antyutopii na ową właśnie narrację, późną narrację archeologiczną, z takiego powodu, żeby zwrócić waszą uwagę na możliwości, jakie Margaret Atwood dała taka, a nie inna forma. Jaka to jest forma, swoją drogą? No, mamy jakby dwie opowieści w tej jednej, dwie narracje, może tak by to należało powiedzieć, czyli pierwszą to są kasety magnetofonowe, jakie my odsłuchujemy na surowo, po prostu słyszymy, w cudzysłowie oczywiście, nagrany głos tej Fredy, głównej bohaterki podręcznej, która opisuje nam swoje dzieje, swoją tragedię. A po tym wszystkim, kiedy kasety się kończą, mamy komentarz naukowca z roku bodajże 2135 chyba, kanadyjskiego naukowca, który na jakiejś konferencji omawia ten dokument z epoki, czyli to, co przed chwilą przeczytaliśmy, usłyszeliśmy. I teraz, moi drodzy, co to daje autorce? Bo daje dużo, wbrew pozorom. Po pierwsze i najważniejsze, jeżeli będziecie kiedyś pisać taką historię alternatywną albo taką, no, jakąś takie science fiction bliskiego zasięgu, coś, co się dzieje krótko po naszych czasach, to uważajcie, bo tu jest taka pułapka, która czeka na każdego z twórców. Jest bardzo trudno logicznie odwzorować wszystkie przemiany, jakie zachodzą. No chyba, że ta rzeczywistość się bardzo mało różni od naszej, ale w opowieści podręcznej akurat tak nie jest. I myślę, że Atwood zdawała sobie sprawę, że ona sobie z tym nie poradzi, z przemianami ekonomicznymi, jakie mogły zajść, wojskowymi, politycznymi, że ona nie będzie w stanie ich oddać, bo jest literaturoznawczynią, kulturoznawczynią, na ekonomii prawdopodobnie niewiele się zna. Stąd też decyduje się na taką właśnie narrację. O co chodzi? Opowiada nam o tym państwie taka zwykła, szara myszka, można powiedzieć. Taki trybik w tej maszynie, w tym państwie totalitarnym. Kobieta, która z wielu rzeczy nie zdaje sobie sprawy. Ona nie wie, nawet nam nie opowiada dokładnie, jak funkcjonuje rząd, jakie zmiany polityczne zachodziły. Tyle wie, co przeczytała w gazetach, prawda? Czyli niewiele. I to jest też istotne, bo dzięki temu Atwood unika takiej pomyłki, błędu, o którym w jednym ze swoich lepszych artykułów wspominał kiedyś Jacek Piekara. Tu mała dygresja. Piekara pisał o tym, że często właśnie pisarze science fiction ulegają takiej pokusie, żeby czytelnikowi wszystko od początku do końca wytłumaczyć. I mamy na przykład powieść o podróżach międzygwiezdnych i dwóch doktorów fizyki, astronautyki opowiada sobie o tym, jak leci rakieta. No w sensie, jakie tam mechanizmy działają i tak dalej. I Piekara pytał, czy na przykład jeśli my rozmawiamy teraz między sobą o Powstaniu Warszawskim, to czy nasza rozmowa wygląda tak: no, Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia, było powstaniem wymierzonym przeciwko nazistom, siły polskie składały się z tam takich oddziałów, a siły niemieckie z oddziałów takich i takich, walki toczyły się tutaj. Nie. My takich rzeczy nie mówimy w normalnej, zwykłej rozmowie, prawda? Dla nas to są rzeczy oczywiste. Więc jeżeli czytamy teraz powieść o przyszłości i dwóch bohaterów taką rozmowę toczy, to nie trzyma się to kupy, prawda? I dzięki temu, że Atwood decyduje się na narrację właśnie z środka tego państwa, udaje jej się uniknąć, udaje jej się przez taki zabieg, że ona tej pokusie unika, ta podręczna nam nie tłumaczy dokładnie, jak to działa. Ona nam opowiada o sobie i stąd my się dowiadujemy, jak pewne rzeczy działały, ale ona wielu rzeczy nie wie, wiele rzeczy pomija, prawda? Z jednej strony jest to dla nas logiczne, jak o tym pomyśleć, bo
ona mówi do nas tak, jakby faktycznie mogła mówić, a z drugiej strony, co ważniejsze, to jest znacznie, to znacznie ułatwia pracę autorce, bo Atwood się nie musi skupiać na wojskowości, na ekonomii, na tym, jak wyglądało państwo Gilead. Co ta narracja z przyszłości daje jeszcze autorce? Takie już dwie mało istotne rzeczy, ale takie przyjemne, myślę, że warto o tym wspomnieć. No takie trochę autoironiczne spojrzenie na światek naukowy. No ta konferencja, której na końcu czytamy na ostatnich stronach, to tak trochę z przymrużeniem oka, przedstawiona tu właśnie komentarze wywyższających się naukowców, że w tych Stanach tam... w tym XX wieku na końcu to wykształcenie tej kobiety, jeśli ją można nazwać wykształconą, chociaż skończyła wyższą uczelnię. A z drugiej strony na przykład mamy referaty na temat państwa totalitarnego, na temat tragedii ludzi i przy okazji jakieś komentarze, że jaki to dobry obiad zjedli, albo że się na wycieczkę na ryby wybierają panowie naukowcy. Myślę, że to jest takie wyczuwalne dla tych, którzy brali udział w takich konferencjach i wiedzą, jak to wygląda. Że to bardzo często są takie spotkania towarzyskie zwyczajnie. To widać. To widać i to też takie autoironiczne spojrzenie cenię. Z drugiej strony jest to też moim zdaniem taki hołd dla Kanady, która w tym lewicowym spojrzeniu autorki pozostaje taką sensowną opozycją wobec tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych. Tu mamy właśnie Stany XXI wieku jako takie państwo totalitarne, o tym będę jeszcze później mówił. Kanada XXI wieku, tu właśnie nauka, wolność, mamy przecież, spójrzmy na nazwiska wypowiadających się naukowców. To są ludzie pochodzenia na przykład indyjskiego, czyli mamy wolność prawdziwą, prawda? W przeciwieństwie do Stanów, czyli taki trochę hołd dla tej kanadyjskiej wolności i przy okazji jakiś szczyp w stronę Stanów Zjednoczonych. Przechodzimy więc do wizji świata przedstawionego i to będzie taka oś naszego filmu. Ja wam dokładnie opowiem, jak ten świat wygląda, a zrobię to po to, żeby na końcu wyciągnąć wnioski i pokazać, dlaczego ten świat wygląda tak, a nie inaczej i jak w związku z tym należy opowieść podręcznej odczytywać. Mamy tutaj do czynienia, jak już wspomniałem, z państwem totalitarnym, nazywającym się Gilead, pojęcie wzięte z Biblii i to jest taka właśnie teokratyczno-wojskowa, ja bym teokratyczno nawet nie powiedział, ale wojskowa dyktatura z mocnym oparciem w religii państwowej. Pierwsze pytanie, jakie sobie należy postawić, brzmi, jak do tego doszło? Jaka jest historia tego świata? Moi drodzy, wszystko zaczyna się w Stanach Zjednoczonych lat 80., gdzie historia potoczyła się trochę inaczej. Na skutek katastrofy ekologicznej, tu zapamiętajcie, do tego wrócimy, bo to będzie bardzo istotne przy wnioskach, jakie się pojawią, katastrofy jądrowej dochodzi do upadku, można tak powiedzieć, jakiegoś upadku społeczeństwa, upadku państwa, które sobie nie radzi i wobec tej całej degrengolady powstaje spisek wojskowych, którzy dokonują zamachu na prezydenta, zabijają prezydenta, rozprawiają się z kongresem, zrzucają winę na islamskich terrorystów i zawieszają konstytucję. Zawieszają konstytucję, następnie odbierają prawa kobietom, znaczy w zasadzie nie tylko kobietom, ale kobiety tracą więcej w tym państwie. I rozpoczynają swoje totalitarne rządy. Drugie pytanie brzmi, jak to wszystko wygląda? Jak wygląda społeczeństwo Gileadu i o co tutaj tak naprawdę chodzi? Przede wszystkim to jest takie społeczeństwo, którego każdy obywatel ma konkretną, jasno określoną funkcję. Zwróćcie na to uwagę podczas czytania, że tam chodzi o to, żeby każdy był przydatny w jakiś sposób. A to jest chyba charakterystyczne dla
dla państw totalitarnych. I tak kobiety bywają na przykład córkami, no to wiadomo, zaraz po urodzeniu córka z wielkiej litery, a później mogą stać się żonami, gospożonami, Martami. To jest ciekawostka. Marta to nie jest imię określenie, to jest określenie funkcji. Imię wzięte z Biblii. Chodzi o Nowy Testament, o panią kuzynkę Jezusa, która mu gotowała, tą, która się tą sferą taką doczesną życia zajmowała. Tutaj Marty, no to też są takie gosposie kucharki, które pracują dla bogatszych rodzin. Bo gospożony, no to są te dla biedniejszych, które pełnią funkcję gospodyni czy Marty. I żony w jednym. Ciotkami to te, które zarządzają kobietami, szkolą podręczne. I podręczne na koniec, ale do podręcznych jeszcze za chwilę wrócimy. Na momencik je zostawimy same sobie. Bo jeszcze mężczyźni. Otóż wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak w tej powieści, że to tylko kobiety tutaj są przez ten system w jakiś sposób pokrzywdzone. One są bardziej pokrzywdzone, ale mężczyźni też, bo mężczyźni też zostają sprowadzeni tylko i wyłącznie do jednych konkretnych funkcji. Wydaje mi się, że my wszystkich nie poznajemy, jeśli chodzi o mężczyzn, bo wiemy tylko o aniołach. Aniołowie to jest wojsko. Tak, o ile wywnioskowałem dobrze z tej powieści. Oczy to jest coś w rodzaju wywiadu albo jakiejś takiej służby wewnętrznej. Coś, czym w PRL-u na przykład była służba bezpieczeństwa. Oczy, aniołowie i komendanci. No komendanci, dzieci Jakuba, też inne określenie, to rząd. Po prostu ludzie, którzy zajmują się, mężczyźni, którzy zajmują się sprawowaniem władzy. I teraz tak, ponieważ mamy problemy w tym państwie z płodnością, do tego też wrócimy, bo tu będzie tutaj bardzo istotne, no to pojawiają się podręczne. Dlaczego? Wiele kobiet, nie tylko zresztą kobiet, traci płodność, ale są też takie te niezagospodarowane, które są płodne. No i co, no, zrobimy z nich kucharki? No niekoniecznie, jak już mówiłem, to jest państwo, gdzie każdy człowiek musi mieć taką konkretną funkcję przypisaną do niego, do tego, co on umie, potrafi robić i tak dalej. Stąd pojawiają się podręczne. To jest coś w rodzaju surogatek, jeśli tak można powiedzieć. Kobiety, które mają rodzić dzieci bogatym rodzinom, które dzieci mieć nie mogą. No ale jak to uzasadnić? Tu już też wspominałem wcześniej, że pewne terminy wzięte z Biblii. Jak to uzasadnić Biblią? No i okazuje się, że owszem, w Starym Testamencie mamy taką historię, kiedy Rachela bodajże, nie mogąc dać dziecka Jakubowi, sugeruje mu, że powinien on zapłodnić służącą i ta służąca urodzi dziecko na kolanach Racheli i dziecko będzie ich. I w ten sposób funkcjonują właśnie podręczne. Tam jest cały rytuał, w którym mąż, komendant czy jakiś inny wysoko postawiony oficjel spółkuje z taką podręczną leżącą na kolanach żony i jeśli ta kobieta zajdzie w ciążę, to później też rodzi dziecko na kolanach tej żony, to dziecko jest jej momentalnie odbierane i trafia do rodziny. Co to daje takim podręcznym? No bo dlaczego one się na to zgadzają? Dlaczego nie wybierają śmierci na przykład? Znaczy daje to, że one są obywatelkami nadal, bo jeśli nie, jeśli by się nie zgadzały, no to zostają uznane za nie kobiety, zsyłane do kolonii, gdzie zajmują się na przykład usuwaniem odpadów radioaktywnych i bardzo szybko umierają. To jest jeszcze jedna funkcja, którą pełnią kobiety, ale to byłby chyba trochę za duży spoiler. Ona jest niejawna, ukryta, pojawia się dopiero później w powieści. Nie ma chyba potrzeby też o tym mówić. I mała dygresja jeszcze, jeśli mówimy o tych wszystkich funkcjach. Widzę tutaj pewną niekonsekwencję. No bo jeśli takie dziwaczne określenie, jak ta Marta, tak, prawda, uzasadnione oczywiście biblijnie, się pojawia, okej, w porządku. No mamy aniołów, tak, też Biblia. Mamy oczy,
które w jakiś sposób można tutaj do tego oka opatrzności odnieść, no ale dlaczego jest cała reszta terminów niebiblijnych? Ten Gilead jest tutaj zupełnie niekonsekwentny. Są dzieci Jakuba, Gilead, Marty, oczy, aniołowie, a potem żony. Dlaczego nie Rachele? Nie wiem, ja przyznam szczerze, że tego zupełnie nie rozumiem i to bym widział raczej jako takie potknięcie i niekonsekwencje autorki. Jakie jest to państwo, poza tym, że ono jest totalitarne, inwigiluje, karze śmiercią nieposłusznych i właśnie sprowadza tych ludzi do tych funkcji, które oni mają wykonywać. W epilogu tym naukowym, tej wypowiedzi naukowca przyszłości, pojawia się takie określenie jak bizantyjski Gilead. Nie chodzi tu o to, że ten Gilead był jakiś pełen barw, kolorów, bogactw, mieszający różne style, nie w tym znaczeniu bizantyjski. Bizantyjski, czyli stawiający państwo, administrację państwową na pierwszym miejscu. To jest interesujące, do tego też jeszcze za chwilę wrócę, ale tu by można użyć takiego określenia statolatryczny Gilead. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, poprawcie mnie, jeśli ja ten termin pomyliłem. Bądź co bądź chodzi o taką wizję państwa, gdzie państwo jest najważniejsze, jest sędzią nas wszystkich, jest na pierwszym miejscu. Zawsze myśli się o państwie, wszystko robi się dla państwa i wszystko też jest utylitarne i użyteczne dla państwa właśnie. No ale żeby takie państwo mogło funkcjonować, to musi się na czymś oprzeć. Musi mieć jakieś fundamenty. Jednym z takich fundamentów Gileadu jest religia państwowa. Tak to jest określane. Były spory o to, czym tak naprawdę jest ta religia państwowa. Spory wśród literaturoznawców, ponieważ część z nich twierdziła, że wbrew pozorom nie można jej określać jako chrześcijańskiej. Wprawdzie Margaret Atwood pisała, że polemizując z tymi literaturoznawcami, że jakby na to nie patrzeć, podręczna Freda, główna bohaterka, modli się jednak do Boga chrześcijańskiego, aczkolwiek wydaje mi się, że jednak przychylałbym się do zdania tych literaturoznawców, że możemy tu mówić raczej o religii postchrześcijańskiej. Dlaczego? No właśnie ze względu na to jej upaństwowienie. Jakkolwiek by nie mówić o posłuszeństwie wobec władzy, do jakiej zobowiązani są chrześcijanie, możemy się tu spierać oczywiście, gdzie są granice tego posłuszeństwa, jak ono powinno wyglądać, kiedy można z niego zrezygnować, to jednak w takich kwestiach jak interpretacja pisma, pierwszeństwo, jedyny głos w przypadku katolików ma władza religijna, w przypadku protestantów jednostka. Więc tutaj żadnego z tych aspektów w Gileadzie nie widać, bo w Gileadzie interpretacja pisma, to które wersety są wprowadzane dosłownie w życie, a które nie, o tym mówi państwo. I to państwo bierze się za interpretację Pisma Świętego. Pewnie mają też może jakieś swoje własne. Co więcej, państwo niszczy inne religie chrześcijańskie. Mamy taką scenę, kiedy główna bohaterka obserwuje powieszonego księdza katolickiego. Wiemy też o tym, że walczą baptyści przeciwko Gileadowi, są mordowani, walczą też inni przedstawiciele religii chrześcijańskich. Tak więc wydaje mi się, że nie można raczej Gileadu określać jako czegoś chrześcijańskiego, raczej post-judeo-chrześcijańskiego, może tak, bo tamten pierwiastek starotestamentalny jest jednak dużo bardziej obecny. Co więcej, w tym epilogu naukowym Naukowca Przyszłości jest taki wspomniany referat, w którym mówi się o wpływach religii hinduistycznych w Gileadzie, wpływach kultów hinduistycznych, więc mamy tu jakiś miszmasz religii, która jest tylko i wyłącznie traktowana przez państwo instrumentalnie i bardzo konkretnie do osiągnięcia bardzo konkretnych celów. A jakich celów?
już za chwilę. Ale zanim do tych wniosków przejdziemy, tutaj zwrócę Wam uwagę na jeszcze taką jedną drobnostkę, która na korzyść autorki zdecydowanie wypada, bo no, Margaret Atwood jest feministką, ale właśnie w tym podejściu Gileadu do innych religii, jakie stworzyła, widać, że jest znacznie bardziej konsekwentna niż wiele współczesnych feministek. Jest to niewątpliwie książka o wolności, o potrzebie wolności, o wolności, o prawie kobiet do decydowania o sobie, o swojej drodze życiowej itd., itd., ale jak już powiedziałem, Atwood wydaje się bardziej konsekwentna niż takie feministki, które możemy na przykład dzisiaj usłyszeć w telewizji. Dlaczego? Ano, moi drodzy, bo ten zły, brzydki Gilead morduje zarówno lekarzy aborcjonistów, jak i zakonnice. Zwróćcie uwagę, że to jest pewna konsekwencja. Jeżeli dajemy kobiecie pełne prawo do decydowania o sobie, tak jak to mówi Atwood, to od początku do końca, jeśli ona będzie chciała wybrać celibat, to bardzo proszę, nie go wybiera. A w Gileadzie to się nie może sprawdzić, bo tam człowiek musi służyć państwu. Zakonnica z pewnych przyczyn, w podsumowaniu o tym, temu państwu nie może służyć. Dlatego jest no, niszczona tak samo jak na przykład lesbijki czy właśnie lekarze aborcjoniści. Co by tutaj o poglądach Atwood nie mówić, to jedno jej trzeba przyznać, jest w nich konsekwentna. No dobrze, opowiedzieliśmy sobie o Gileadzie, o społeczeństwie. Czas postawić pytanie i spróbować wyciągnąć wnioski. Pytanie brzmi, czym jest opowieść podręczna? I moim zdaniem nie jest to ani proroctwo, wizja tego, co się może zdarzyć, jak odbierzemy kobietom prawo do aborcji, ani nie jest to też lewacka agitka, bo na taką lewacką agitkę to jest trochę zbyt szerokie, zbyt konsekwentne i łamiące pewne schematy, a jest to zapis lęków człowieka lat 80. Zawsze uważam, że książkę należy interpretować w kontekście epoki, czasów, w jakich powstała. Później oczywiście możemy sobie rozmawiać o niej w kontekście współczesności, tego jak można ją dzisiaj odczytywać, ale zacząć należy właśnie od tego. A to jest w wielu recenzjach albo omawiane zdawkowo, albo pomijane zupełnie. No więc jeśli chodzi o opowieść podręcznej, to jest książka, która okazała się bodajże w roku 1985, no gdzieś koło połowy lat 80., więc na początku lat 80. prawdopodobnie została napisana w kontrze do rządów w Stanach Zjednoczonych Ronalda Reagana, do jego polityki. No, jednego z najwybitniejszych dzisiaj byśmy powiedzieli, albo byśmy usłyszeli tylko w pewnych sferach politycznych, jednego z najwybitniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który jednak no, swoimi śmiałymi posunięciami mógł pewne obawy w ówczesnym społeczeństwie, zwłaszcza w kręgach lewicowych, budzić. I zapisem takich obaw jest właśnie moim zdaniem opowieść podręcznej. Jakie to są obawy? Po pierwsze, jest to obawa przed bardzo szybkim, bardzo gwałtownym rozwojem człowieka na poziomie takim technologicznym i gospodarczym, rozwojem, który niszczy ekologię. Słuchajcie, jeżeli spojrzycie na literaturę lat 80., fantastykę zwłaszcza, to takie postapokaliptyczne wizje ekologiczne, przyszłości zniszczonej Ziemi, w ogóle tematy ekologiczne będą bardzo, bardzo częste. To umiera gdzieś w latach 90. albo przychodzi na trochę inny poziom rozważań. Do tego zresztą, do tego innego poziomu wrócimy na samym końcu. Natomiast to jest bardzo, bardzo częste. Dlaczego akurat w opowieści podręcznej? Słuchajcie, Ronald Reagan był prezydentem, który trochę zmienił patrzenie na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie udało mu się osiągnąć chyba największy, poprawcie mnie jeśli się mylę, największy, najszybszy rozwój gospodarczy w historii Stanów Zjednoczonych. Tam chyba bodajże 8% PKB było przy przyrostu produktu krajowego brutto, no co wtedy to było niewyobrażalne w ogóle liczby.
Nie jestem ekonomistą, więc nie będę się wgłębiał, o co tutaj tak naprawdę chodziło, ale właśnie Atwood obawiała się tego, tak jak zresztą pewnie spora część ówczesnego amerykańskiego społeczeństwa, że to doprowadzi do degeneracji, zniszczenia środowiska naturalnego. No, jest też właśnie mowa o katastrofie elektrowni jądrowej. To jest jedna z przyczyn, które doprowadzają do owego właśnie zamachu stanu. Zwróćcie tutaj uwagę, że ta powieść nie jest bezpośrednio krytyką Reagana, bo to nie Reagan, mimo tego, że on głosił też odejście od działań na rzecz feminizmu, to nie on jest twórcą Gileadu. To pewne siły, które się wobec klęski jego polityki, wymyślonej przez Atwood, ujawniają, one dopiero do tego doprowadzają. To jest trochę tak, jakby to przełożyć na naszą rzeczywistość. Są takie głosy krytyczne wobec naszego rządu, że no, ten PiS nie jest może taki zły, ale najgorsze to jest to, że on daje przyzwolenie na pewne ruchy skrajne, które działają. Jakiś tam ONR, inne tego typu organizacje. Więc tu jest podobnie, że owszem, jest ta pewna spójna koncepcja Reagana. Ona sama w sobie może nie jest nawet aż taka zła, ale złe jest to, że ona może doprowadzić do ujawnienia się ruchów skrajnych, które wobec załamania państwa, wobec załamania tej polityki przejmą władzę. A takim pierwszym symptomem tego załamywania się, z którym państwo sobie też nie radzi, jest właśnie owa katastrofa ekologiczna, do której doprowadza bardzo, bardzo szybki, gwałtowny, niekontrolowany rozwój społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Druga sprawa, bardzo istotna, której ja nie znalazłem w żadnej recenzji. Jestem zaskoczony, bo dla mnie to było oczywiste i jakby wyłożone prawie że na tacy, a nikt się do tego nie odniósł. To jest lęk przed pewną wizją związaną z systemem opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. I nie śmiejcie się, ja wiem, że to brzmi groteskowo, ale to ma naprawdę swoje podstawy. Tytułem wyjaśnienia. Otóż od dłuższego czasu już w Stanach Zjednoczonych funkcjonował wtedy taki no dość wolny rynek usług zdrowotnych, jeśli to tak można powiedzieć. I akurat na początku lat 80. ta wizja dostawała trochę zadyszki. Społeczeństwo starzało się dość szybko i było bardzo wiele przypadków ludzi, którzy nie otrzymywali pomocy, bo nie było ich zwyczajnie na to stać. Ubezpieczenia zdrowotne, które posiadali, no, nie wystarczały. System amerykański bronił się wtedy taką siecią szpitali akademickich. Była takie placówki, gdzie pracowali studenci, stażyści, oni leczyli ludzi no, z tymi gorszymi ubezpieczeniami zdrowotnymi albo tych, którzy nie mieli w ogóle. Ale jak już mówiłem, społeczeństwo wprawdzie się szybko rozwijało, ale też się szybko starzało i tych ludzi zaczęło pojawiać się za dużo. Szpitale zaczęły nie wyrabiać po prostu z pomocą, zaczęły odmawiać pomocy, te szpitale akademickie. I o co chodzi? Dlaczego ja w ogóle o tym mówię? No bo taką najważniejszą kwestią poruszaną tutaj w opowieści podręcznej na poziomie fabularnym są właśnie te problemy z rozrodczością, z płodnością, która wynika z tego skażenia, o którym mówiłem, dwa, z epidemii AIDS i różnych innych chorób, które powodują, że ludzie nie mogą się rozmnażać. No i pytanie brzmi, dlaczego nikt temu nie zapobiegł? Ano dlatego, bo rypnął cały system opieki zdrowotnej. To zresztą w książce można między wierszami gdzieś wyczytać, tak? O takich, a nie innych problemach. Zresztą, no, jeżeli nie można było zaszczepić przeciwko różnym chorobom, które doprowadzały do utraty płodności, no to czyja to wina? No oczywiście złego systemu opieki zdrowotnej. Rzecz jasna, bodajże już chyba rok po ukończeniu tej powieści, po wydaniu tej powieści, Reagan wprowadził zmiany w tym systemie, które no, na pewno go nie uleczyły, ale wiele problemów rozwiązały, więc no, już na tym etapie ta wizja zaraz praktycznie po opublikowaniu tej książki stała się niemożliwa
do zrealizowania, ale bądź co bądź, myślę, że to był jeden z tutaj istotniejszych punktów, który jest w analizach niestety często pomijany, tak, że po prostu niewydolność systemu, który miał ludziom pomagać, doprowadza do katastrofy na skalę całego kraju. Trzecim lękiem, może trochę mniej istotnym od tych dwóch poważnych, ale również widocznym, jest lęk przed takim kursem polityki Reagana, kursem na zderzenie ze Związkiem Radzieckim, tą walką z imperium zła, jak to mówił Reagan. O co chodzi? Tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale w tym epilogu jest mowa też, że nie tylko kobiety miały problem z płodnością, bo również mężczyźni, a miało to związek oficjele, rządzący, miało to związek z badaniami nad bronią biologiczną, bronią masowego rażenia, której chciano użyć w wojnie przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I ci wojskowi mężczyźni, którzy rządzili, wchodząc w kontakt z tą bronią, no niestety tracili płodność, stąd też później te pomysły o tym, no bo zrzucali winę na żony, że to przez żony nie mogą mieć dzieci, więc brali sobie owe właśnie kobiety podręczne. To jest tam tylko ledwie zasygnalizowane, no bo zresztą nasza bohaterka wiedzieć o tym nie mogła, o tym może wiedzieć naukowiec przyszłości. Tutaj Atwood też jest konsekwentny. I to też wynika właśnie z takich lęków lat 80. Jak sobie poczytacie o polityce Reagana, no to spodziewano się wtedy wojny światowej ze Związkiem Radzieckim. No, my jak wiemy, dzisiaj już do niej nie doszło, więc na tym poziomie ta powieść też nie okazała się w żaden sposób prorocza. I na koniec, tu Was może zaskoczę, czwarty, ostatni lęk, który leży moim zdaniem u podstaw opowieści podręcznej, to jest lęk przed spuścizną rewolucji seksualnej roku 68. Nie bądźcie zaskoczeni, ale tak jest. Jeżeli przeczytacie to, co jest właśnie w tym epilogu na końcu podane, a także w pewnych retrospekcjach głównej bohaterki, która wspomina o swojej przeszłości, no to zauważycie też, że wiele kobiet tam nie rodziło ze względu na liczne aborcje i taki pęd do antykoncepcji. To jest wprost powiedziane. Atwood pisze też o walce z pornografią, gdzie pokazuje takie nam właśnie obrazki, gdzie wiele kobiet jawnie, otwarcie zwalcza pornografię, która była już tak obecna, że zaczynała doskwierać samym tym kobietom, które walczyły o wolność. Jak chociażby matce głównej bohaterki, która przecież z tego, co się zdążyłem zorientować, jest jedną z feministek. Tak? Więc Atwood, jak na nasze czasy, przynajmniej ta książka, jednak nie jest taka postępowo feministyczna. Ona pokazuje, że wolność, nawet w takim lewicowym rozumieniu, to też jest odpowiedzialność pewna. Tam zresztą pada takie ciekawe określenie przez jedną z czarnych charakterek, tak, tak można powiedzieć, tej książki wypowiadane zdanie, że mamy wolność do czegoś i wolność od czegoś. Prawda? Te dwa rodzaje wolności. I tutaj Atwood wydaje się tak trochę wpisywać w takie myślenie. Ona pokazuje, że to właśnie złe korzystanie z wolności doprowadziło między innymi do tego, że nowe pokolenie poszło zupełnie przeciwną stronę. Oczywiście nie mam zamiaru Was oszukiwać i wmawiać Wam, że ta powieść jest w jakiś tam sposób konserwatywna. Ona może być konserwatywna dla współczesnej jakiejś lewicującej feministki, ale też miejmy świadomość tego, że tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest jakaś taka prostacka, lewacka agitka, gdzie jednak autorka do pewnych logicznych przemyśleń, logicznych konsekwencji swojej wizji państwa dochodzi, dociera i nam je właśnie w fabule przedstawia. Reasumując, będę się cały czas upierał, że w żaden sposób powieść Margaret Atwood nie jest proroctwem. Jej ekranizacja, ta współczesna,
które, jak przyznają twórcy serialu, no, związana jest z kampanią prezydencką Donalda Trumpa, która no, przypomniała komuś rząd Reagana. Takie przeniesienie właśnie na mały ekran powieści dla mnie jest groteskowe. Ja jestem teraz na 5. odcinku serialu, więc całości jeszcze nie oglądałem, ale no, o ile książka mnie nie śmieszyła, to serial niestety mnie śmieszy w wielu punktach. Jest po prostu przeszarżowany, groteskowy i takiej wizji nie można już współcześnie traktować na serio. Odwołam się do takiego artykułu Jacka Dukaja, który kilka lat temu się ukazał pod tytułem Umysł po prawej stronie. Umysł po prawej stronie, chyba tak. To była krytyka powieści Rekwiem dla Europy, polskiej powieści, też takiej antyutopii, political fiction, opisującej Europę podbitą przez muzułmanów i feministki. I Dukaj, wielu tam prawicowców się oburzało, że jak to Jacek Dukaj mógł to skrytykować, skoro my to właśnie obserwujemy. A Dukaj krytykował to z takiego poziomu, z takiej perspektywy, że owszem, my to obserwujemy, więc to należy już do naszych czasów. Dyskusja na temat poprawności politycznej, feminizmu, problemów z uchodźcami weszła już na zupełnie inny tor, niż miało to na przykład miejsce w czasach Raspaila, tak się chyba nazwisko tego, Raspeł, tego francuskiego autora wymawia, i jego książki Obóz Świętych, tak? Wtedy można było mówić o proroctwie, o tym, że on pewne rzeczy przewidział. Teraz na ten temat dyskutujemy już zupełnie inaczej. I podobnie jest w przypadku Margaret Atwood i jej opowieści podręcznej. Owszem, możemy dalej mówić o tych problemach, możemy dalej mówić o prawach kobiet, o tym, o dyskryminacji, ale mówimy już o tym na zupełnie, zupełnie innej płaszczyźnie. Wizje z lat 80. są przeszłością. Oczywiście nie możemy o nich zapominać. Możemy się nad nimi pochylać i analizować, wyciągnąć z nich pewne wnioski, ale straszenie nimi, tak jak nowe wydanie książki Przeczytaj w Polsce z dopiskiem, tam chyba przeczytaj zanim zabronią, straszenie nimi jest groteskowe, jest śmieszne, jest po prostu zabawne, bo bezpośrednie przełożenie opowieści podręcznej na nasze czasy nie sprawdza się w serialu. Naprawdę, coś takiego nie mogłoby się wydarzyć. Owszem, takie państwo jak Gilead, oczywiście czysto teoretycznie, mogłoby powstać współcześnie, ale nie w taki sposób, jak to jest ukazane w powieści z lat 80., że rząd sobie wymyśla jakiś zamach, zawiesza konstytucję, wojsko wychodzi na ulicę, strzela do ludzi i siema. Co z internetem, moi drodzy? No, ludzie, jesteśmy zupełnie innym społeczeństwem. Potrafimy się zorganizować znacznie szybciej i znacznie bardziej skutecznie niż ludzie w latach 80. Mamy zupełnie inne formy aktywności, nawet w krajach totalitarnych, takich jak wiele jakichś takich totalitaryzmów azjatyckich, tam jest ciężko sobie władzom poradzić z internetem, a co dopiero w kraju, w którym to społeczeństwo internetowe jest już żywe, aktywne od wielu lat. Tak więc takie przełożenie bezpośrednie opowieści podręcznej na nasze czasy i takie straszenie tą wizją w moim przypadku budzi tylko śmiech. Ironiczny, złośliwy śmiech. No to co? Ja już będę kończył. Zapraszam na kolejny odcinek Gra w Zero, vlog literacki. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam przede wszystkim do dyskusji w komentarzach i do zobaczenia. To był odcinek Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.